Hej, tu Hasae i Nabi z Rective 13 i dzisiaj mamy dla was serię, która się nazywa Rective 13 w League of Legends. Czyli w tym momencie ja nie znam się w ogóle na LoLu, a Nabi będzie przegrywał. Jakie przegrywał? Kurde, będzie rozpierdalał wszystkich. No tak, tak, no, zaraz. Wziąłem OP ścierwo, który jest Cassiopeia, no dobra, nie jest. Cassiopeia. Cassiopeia, łahaha, ale nie ma kogoś takiego jak Cassiopeia. Jak tu, kurde, nie ma? Teraz już jest. Nie chuj. Ta Kasia jest Peja. Kasia z PGR-a? Kasia z PGR-a. Kiedyś sprzedawała bułki w sklepie. Była taka śliczna kobieta. Nie, no co? Kawa, ty się chowasz w krzakach, weź mi teraz to wytłumacz. Guys, I like bushy. Lubisz bush? Lubisz krzaki, tak? Yes, I like bush. Oh, you mean Mr. President? Oh, I'm sorry. Lubisz pana prezydenta? On już jest prezydentem. Not anymore. 30 sekund do pojawienia się tworu. No. Ogólnie tak, gram sobie Cassiopeia na środkowej linii, która jest przeznaczona przede wszystkim dla magów. No, dla osób, które nie są obeznane z League of Legends, to no, to będzie nowość, to co teraz mówię, ale tak dla wszystkich innych to będzie raczej standard to, co powiedziałem. Na swojej linii również mam jako przeciwnika Malzahara, albo, o kurde, on ma Slowa, no to dziwne, pierwszy raz widzę. Albo nie jestem obeznany. Ale no, będzie to raczej słaba kontra przeciwko mnie. No chyba, że trafi mnie ze swojego przeskakującego Q. Chyba, że trafi cię swoją wielką pałą. On nie ma pały. Nie ma pały? Nie ma pały! On jest facetem? Jest mężczyzną. A, to faktycznie jest Voiden. To nie ma pały. Bo tylko prawdziwe kobiety mają pały. Tak jak ty. Tak jak... nie. Masz wielką Kasię, powiedz. Masz wielką pałę, Kasiu. Kasiu, bardzo popałeś. Your mom has Peja. Przykro mi. Nie. Nie jest ci przykro. Dobra. My teraz moim głównym zadaniem na tej linii jest gnoić tego pedała. Kadługa? I zabijać te tutaj pedałki, które sobie tutaj chodzą. To chcesz gnoić pedała, czy zabijać pedała? Zdecyduj się w końcu. No głównie chodzi mi o to, żeby zabijać te małe, chodzące gnojki i ranić tego tutaj latającego w pobliżu gnoja. Masz coś do Kadługa 7? Tak, jest moim przeciwnikiem i chcę mu zrobić kuku. Tak, o! Dawaj, ciśnij mu! Nie trafiłem. Come on, daj, wbij mu trochę tam czegoś tam w dupko. On to lubi, on nie ma dupy, nie, on ma dupę. Patrz, on nie ma dupy. On nie ma stupy. O, a pierwsze co sobie kupiłem to są buty, no ale kurde, naprawdę inteligentna rzecz, kupić buty na postać, która nie ma nóg. No kurde, też bym tak robił, nie? Przynajmniej to jest oszczędność, wiesz, zawsze zrobisz jednego buta i z głowy. Jaki mam problem moja postać przeciwko Malzaharowi? Właśnie, głównie taki, że... no on potrafi wybić całą linię creepów w ciągu paru sekund, a ja nie. No dopiero później będę miał taką możliwość, bo jego Q po prostu przeskakuje z zabitego przeciwnika na kolejnego. A moje nie. A, czyli póki co strzesz pałę. Póki co. Aha. Już trzeci poziom, kiedy jesteś silny i wyszkopytałem. Jestem kurwa mega, mega. Jesteś taki, o, jest. Wszyscy, muszę poinformować team, że zniknął mi ten pedał z oczu. Wszyscy padną na potęgę. Na potęgę pozdrobnego czerepu. Ty czerep zostaw w spokoju, co? Ty zostaw pana czerepa. Czerepiaczka. Ej, ale to jest głupie, bo mój team... no po prostu koleś mi zniknął z linii i nie widzimy go. Może w każdej chwili pójść na jedną z pozostałych dwóch linii, albo teraz robi niebieską. Niebieskiego golema, który da mu manę. No tak jak przypuszczam, poszedł na niebieskie. Fuck, uciszy mnie. Ja ci powiem, pała, wielka pała, wszędzie pała. O, spójrz, pała. Teraz powinieneś powiedzieć badumc. Nie, to nie ten moment. Your mom badumc. O shit! Co ten koleś potrafi czarne dziury stawiać? Tak, on stawił właśnie dosłownie. Ojej! To się nazywa. Fuck! To się nazywa puszczanie bomba. OMW mid. To bardzo fajne, znaczy, że jest w drodze na mida. Fuck, a ja nie robię takiego damage'a jakiego bomba. Co? Aha, a jakiego byś chciał robić? Dużego. Okej. O tak. Proszę się, powiedzmy co to jest. No, zrobiłem właśnie takie małe combo, rzuciłem taką ślinę, no, która zrobiła takie psz, no, i takie o. I teraz mogę zrobić takie combo, gdzie biję minionki. No, one dostają cały czas damage, więc już mi to na rękę. O, kocham i na nogi. Wow. Mam problem głównie dlatego, że on przy pomocy tych właśnie tego niebieskiego czegoś, tego fluidu, który lata między jednymi potworkami a drugimi, robi cały czas im obrażenia.
A mnie to... Oj. No teraz muszę się troszkę uleczyć, bo dostaję w dupkę. Dostaję w dupeczkę. A dlaczego? Bo mogę. Weź ta zostawka Kasię w spokoju. Kasia, dobra. Ty mówisz na nią Kasia, a może nazywa się Geodeta. Dlaczego Geodeta? Mi się pojebało. Kasia, dobra. Kasia Peja. Nie. Nie, to jednak nie to. Nie. Mam problem, bo chciałbym coś zabić, ale on mi cały czas tu stoi i przeszkadza. No, to straszne. Powiedz mi tak, który ty masz w ogóle poziom w tej grze? Chujowy, 30. A to jest maksymalny poziom? Tak. Co za noob. Czeka, już postarał się o kilka więcej. No, próbowałem, ale no... Już 5 kont mi zbanowali za takie występki, bo miałem wszystkie praktycznie mastery jesy na maksa. Master co, kurde? Masterki, czyli takie powiedzmy specjalizacje, gdzie zwiększasz sobie po prostu bazowe statystyki. Oho. Kurde, dostaję w dupę. No, mamy jedno drzewko, no to jest prawie jak w rozwoju drzewka umiejętności RPG. Na początku mogę sobie rozwinąć drzewko. Oj, muszę powiadomić team. Mogę rozwinąć sobie drzewko, gdzie skupiam się na damage'u spowodowanym przez uderzenia podstawowe albo magiczne. Aha. Czyli AD damage, czyli właśnie ten obrażenia ręczne. Aha. O, Malzahar jest na dole, a ja tutaj tak, no ale powiedziałem SS, więc się nie będą przepierdalić. Prawda, powinienem teraz pójść na dół, pokazać im, że jestem taki miłosierny i zrobić nim dobrze. Ale, ale pójdę teraz na górę. O, postaw wszystkim. O. Nie. O, nie będę stał. O, weź. Idę teraz na górę. Om w top. Oh my way top. Co to znaczy w ogóle om w top? On my way. On my way top. O, no. Tak, doszedłeś. O, tak. Problem w tym, że nie widzę swojego przeciwnika. To znaczy, że pewnie zniknął. No ja myślę, że on też doszedł. Holender. To było jedno, że nie Holender, on doszedł. On to doszedł razem z tobą. Nie, to nie, on nie będzie dochodził razem z tobą. Ja się nie zgadzam. Ale jak ty? No Kasiu. Kasiu, ale proszę cię. No Kasiu, proszę cię. Pozwól mu. O nie. Koleś jest w krzakach. Zapomniał schować swojego Voida z punktu widzenia. O tak, zostawił pytonga na wierzchu. O, i teraz go widzą. Tak, dobrze mówię. Ja teraz próbuję wytłumaczyć. Tak, zostawił swojego pytonga. Był bardzo duży, wiesz. Ja teraz próbuję wytłumaczyć, żeby inni, co nie grają w LoL'a, zrozumieli. Malzahar ma taką umiejętność bierną, że co jakiś rzucony spell, co o, któryś... Powstaje mu drugi pytonk, o, jest tak fantastycznie. No powiedzmy, że się zgadza. Powiem ci tak, masz rację. Co najgorsze w tym, że masz. Dokładnie, to poważnie? Tak. Powstaje mu dodatkowy pytonk, który zadaje obrażenia, ale on jest dosyć słaby. O, słabego pytonga. I służy zazwyczaj jako target. A jest miękki czy twardy, bo to jest ważne. A nie, jest gruby. Jest gruby, to jeszcze dobrze. Przynajmniej tak słyszałem. That's what she said. She like that. Nie masz. She like that. You have no mana. Wiem. Muszę powiedzieć, że chcę niebieskie. Problem w tym, że zanim dostanę to niebieskie, może minąć kurde tydzień. A nie chcę, żeby tyle to trwało. O, nie możesz po prostu. Nie! Dlaczego ty nie piszesz, że potrzebuję manę? Bo nie może mi ktoś kurde many dać. Ja muszę zdobyć blue, czyli niebieski buff. Aha. Który dopiero da mi manę. Tak, ja coś mówisz, tak? Ale wszystko tak jest skomplikowane, ci powiem. Run. Dobrze, nice. Zajebał im niebieskie. Zajebał. Aha. Fantastycznie. Nie wiem, co dobrze mówisz. Dawaj, first blood. Yes! I'm so fucking proud. Bang! Kurde, odwrócił się. Jaka świnia. Ale Kasiu, muszę powiedzieć, że jak na taką przepiękną kobietę jesteś naprawdę silna. Silna kobieta z ciebie. Masz naprawdę wielkie bary. A twoje uda... I've got balls of steel. A twoje uda... Nie masz ud. Więc... Ej, i to jest właśnie fenomen tej postaci. Kupuję buty na postać, która nie ma stóp. Jestem taki fajny. Chociaż przyda mi się jakaś wizja.
Co ty, wizja, po cholerę, po co może po co mi wizja? Po to, żeby widzieć, czy przypadkiem mi ktoś nie robi gang bangu. Wiesz, tak dwóch na jednego, to jest... No... Słuchaj, najważniejsze jest, żebyś ty nie widział ich, a żeby one widziały ciebie, oni. Ale, oni. Ale a ja myślałem, że chodzi o uczucia. Tak, uczucia to ty sobie wiesz, co możesz zrobić. Dziecko? Dziecko z uczuć? Bo kurde, a nie, pewnie, że masz dziecko. Wolę bułkę kupić. Tak bardzo cię kocham, że zrobię... Kochanie. Tato, kocham cię! Spierdalaj! Kochanie, kocham cię. Zobacz, nawet zrobiłem ci dziecko. I don't wanna live on this planet anymore. Słuchaj, wiesz co jest najważniejsze? Najważniejsze miłość. Nie jest miłość, najważniejsze jest swag. Co? Swag. Fag! Znaczy fag pedał, też. Ciota. No kurde, no wiem, że tak. You like that, you like this. O, tutaj zrobię takiego małego Ale mów i teraz się wraca. Ja nie wiem, uciekam, nie chcę umrzeć. Czyli takie małe to znaczy, że uciekasz. No, o co chodzi? Za pomocą tych dwóch umiejętności mogę bezproblemowo zabić słabsze postaci. Aha. Słabsze jednostki, te tutaj, o, te... Kurde, dostałem. No, a on potrafi mnie uciszyć, co powoduje to, że nie mogę rzucić żadnego spela. Aha. Przez to dostaję, kurde, problemy. O, jest masz problem. O, te kobiece problemy. Kurwa. Zdarza się, raz na miesiąc. Czasem rzadziej, ale wtedy wychodzi z tego dziecko, więc zdarza się. Kasiopeia! Nie. Czy ludzie cię potrzebują? Czy w tym momencie to są znaki, kiedy że cię potrzebują? Ja potrzebowałem. W momencie, kiedy znudzi się dłoń, zadzwoni po Kasiopeję. I będzie... Mama! Budyń! Łoła! Dobra, chcę zobaczyć. Kurde, koleś mnie wyprzedza w ilości zabijanych małych. No to kurde, weź go teraz, bo teraz nie go wygonić. Teraz nie. Słuchaj, teraz po prostu nie masz innego wyjścia. No, praktycznie mam wyjście, zabić gnoja. Co prawda jest taki fajny myk, że mam jedno zabójstwo, co daje mi pewną przewagę, ale nie jest ona niestety nie jest zbyt znaczna. Ja kurde. To zrób drugą przewagę, nie. Znaczy zabójstwo, zabij drugiego nie. Zioła. Jak to nie? Bo to będzie dla przeciwnika za łatwe. Zabicie drugiego zioła? Nie, zabicie mnie. Co ty gadasz? Jesteś Kasią, Kasia się nie zabija. Kasia się kocha. W czoko. Kasia nie ma czoko. Nej. Tak, znikł. O, teraz dawaj, gameplay, jest! Zabiliśmy! Kiechuję! Zabili mnie go! Zabili mnie go! Trzeba było być do ty chora suko! Dawaj, kum, teraz musisz bić. Słuchaj, ja ci powiem teraz tak, wiesz jaka jest najlepsza strategia w tym momencie? Uciek. Dygnij do przodu. Słuchaj. To jest twoja ulubiona strategia w tych grach. Ja widziałem jak ty grasz. No kurde. Ja widziałem jak ty grasz w Call of Duty. Bierzesz snajperkę. I powiedz co robisz ze snajperką. Znaczy, biegniesz do przodu. No, słuchajcie, bo ja tak, ja nie gram w takie gry, bo jak na przykład gram w shootery, to biorę sobie na przykład szturmowca i wtedy biegnę do przodu, nigdzie się dochodnie nie chowam, nie? Bo ja mam tak, że kurde, jest w przodu, muszę kogoś zabić i po prostu wybiegam i ginę. Dlatego gram snajperem. On jest greedy. I'm greedy? Ja? No. Gang top. Ja nie wiem czemu. Hello mama. Mam małą mamę. Moja mama jest so low. Zdarza się, ale... Come on! Nie! No! O, suko! Zgoń go! Suko, proszę! Nie mogłeś, ale suko, proszę! Suko, proszę! To się dało jeszcze odratować. Ja chyba się cofnę, bo ewidentnie... O kurde! Ja potrzebuję pomocy na midzie. Atakują mida. Help mid. Potrzebuję małej pomocy, bo koleś już za bardzo sobie pozwala. Pozwala sobie na tyle, żeby... Aha, dzięki, zobaczyłem, dzięki tobie. Jo! Co ja robię? Jestem taki kurde głupi. No. Spadaj. Idź sobie. Idź sobie. Nie mogę. Można. A co zrobisz? A co teraz zrobisz? A wiesz co ci zrobię? A ja ci powiem co ci zrobię. Nic ci nie zrobię. Cierp suko! Gnoju ty. Cierp! Jaka jest, powiedz mi tak, jaka jest teraz twoja strategia? Moja strategia? Utrzymać się przy życiu. Aha, no to już. Pozabijać gnojków. I napisać susy. Nit. Aha, to znaczy, że kolej zniknął. Tak. Dobra, low mama. No, bardzo low.
I have no mama. I have no mama! A co to jest za ziomek? No, jo, odejdź. No kurde, zostaw tą linię. Jaki, co jest tu za muba, nie? On stwierdzi, że sobie poradzisz. On ma w tobie wiarę. On ma w sobie kał. On wierzy w swoich członków. Swój członek chyba wierzy. Swój członek w sobie wierzy. Jak sobie wierzy? Oh. No! Ja. Yeah. Ja myślę, że to jest fantastyczne. Tak. SS, need. Te też... O, jak pięknie, dobrze ci idzie. No, tak pięknie. O, dobrze. Fuck, nie mam jak nikomu pomóc, nie mam jak zbierać kili! Okej, okay, dobrze. Niedobrze. Run. Jak to niedobrze? Run, you fools! Run! O, jakiś duch goni. No, mama! Nie mam mamy, no niestety. You have no mama. Co ty teraz? Aha, co robię? Próbuję teraz dojść do tych gnojków małych, nie? I chociaż spróbuję ich zabić, żeby mieć trochę więcej. No niestety. Czesław Lamida! Nie ma Czesława? Nie. Shit happens. All the time. All day. All night. Kasia jest przy tobie. To. Ale ja wolę być w Kasi. Chciałbyś być w Kasi? No, tylko gdzie ona ma. O matko. Gdzie ona ma? Nie, tam wiesz tam. Gdzie? Trochę poniuchasz, to znajdziesz, nie? Ale to jest wąż. A gdzie? A będzie pachnieć rybą? O, nie, ale. Może być i tak, nie. Tam lepiej jest, nie. Tam, kurde, no z wężami, no to. Nie masz do czynienia z wężami? Ja, no, nie zdarzało się, nie? Nie próbowałeś węża? Nie próbowałem węża. Ja? Jak to nie próbowałeś? Próbowałeś na węża? Nie, a wziąłeś węża? A wziąłeś na drzewnicę. Ooo! Twoja ulubiona pozycja. Na drzewnicę? No kurde, na plecach. Chyba z drzewnicą. Kurde, przepłowisz na pół, masz dwie. Prawie jak trójkącik. Prawie jak wygrać. Pamiętaj, że prawie. Prawie jak wygrać. Kurde, nie mam życia, on mnie gnoi. No to do, powiedz. Nie mogę. Po prostu, trudno się mówi. No niestety, muszę coś zrobić. Słuchaj, przegrasz, przemyślisz tą sytuację, zmienisz swoje postępowanie, więc myślę, że wtedy wszystko będzie dobrze. Wtedy wszystko się naprawi, zobaczysz. Uwierz mi, trust me. Nabi, trust me. I am an engineer. Tak naprawdę jesteś Kasią, więc nie masz tu dużo do gadania. Jestem Karaluchem. Nie jesteś Karaluchem, jesteś piękną damą. Jesteś piękną kobietą, która, nie wiem, trochę ma swoje problemy. Wow. Widać, wiele przeżyła, ale mi się trudno. Dobrze! Zabijamy! Dobra, ale Mida mamy w dupie. Jesteśmy w dupie, zrobiata! O, jesteście w dupie. Tak głęboko. Oj, ja muszę stąd spierdalać. Co ty? Nie, no, ale nie rób. Dlaczego? Ej, dlaczego muszę stąd spierdalać? Widzisz, że nie mam życia. No widzę, jest bardzo dobrze się trzymasz. Ja wyżysz. Słuchaj, no, ale takie rzeczy się zdarzają raz w miesiącu. No to nie znaczy, że musisz od razu uciekać. Kasiu, zostań, Kasiu. Ja ci dobrze nie radzę. Nie mogę ja ci wiele Kasiu, dać. Ale no ja, jak to? Ale ja się tak staram, Kasiu. Nie. No proszę cię. Nie. Po cholerę ty robisz teraz powrót. Ja tego nie mogę dalej zrozumieć, nie? Jebłem, na chuj drążysz temat. No, a teraz kupię czapkę. Widzisz? Teraz będę miał odporność przed słońcem. Czy to jest kapelusz Rabarbara? Nie, Rabandona. Radabanaban. Ujcie, kupelusz. On powiedział kupa. No zdarza się, nie? Co ja poradzę? A tobie się... O kurde. Kupa ci się zdarza? No czasem tak, nie? No właśnie, jedno wstrzymuje. Mówiliśmy, to się nazywa gra pod ciśnieniem. Wywołują nacisk na mnie. Ja tak dłużej nie mogę. To jest taka męczarnia. Postaraj się. To boli. Postaraj się, żebyś... Nie! Ja nie chcę. Słuchaj, postaraj się, żebyś... Ja nie chcę się starać. Nie chcę. Postaraj się, żebyś nie wyszedł. Ja chcę już skończyć. Żebyś nie wyszedł na tym na sucho. Pamiętaj o tym. Zagryź poduchę. Już na pewno kiedyś słyszeliście ten tekst o tym zagryź poduchę. Wchodzę na sucho. No. Piękny poem. Jeden z najlepszych. Kurde, SS! SS man! Super Saiyan, super. Super mom. Super Saiyan. I'm your mom. Oh shit. I'm your mama. Look, o ty, oni wiesz, że ci rozwalili tutaj. No niestety. Dopiero teraz rozwaliłem. Rozwaliłem, ty gnoju.
Dopiero rozwodziłem waszą wieżę, a wy co? A wy nic nie zrobiliście jeszcze. A nie, u góry rozwodziliście. A nie, wy jesteście... Nie, my dopiero idziemy. A, wy dopiero idziecie. Om w mid. Znaczy zmierzam na mida. Czy ty jesteś... LOL! LOL! Bot. LOL bot. Jadąc nie rozumiecie. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo. O, jeszcze raz. Ogień krzyżowy, tak skrzyżowanie w tysiąc. Kurde, oni są bardzo, bardzo sprytni. Bardzo ładnie nas O kurde, jest ich więcej. No to co kurde, już teraz nie pójdziesz? W czym polega problem? Słuchaj, jak ustawka, nie? Run in... No niestety ten się tam wpierdolił, głupi. Się nie przejmuj, tylko iść jak ustawka się zrobiła. Oni się starają, przychodzą na czas, to zaraz już jak obu ich więcej, co teraz. Uciekaj. To, że oni mają krótkie nożyki, się tam dziagają po brzuszkach, to znaczy, że teraz powinieneś uciekać. Kurde, masz taki zajebisty komputer, odpala Crysisa 5 na kurde najwyższych detalach, kurwa, tnie mi się League of Legends, z których chodzi. To jest tylko dlatego, że twoja ręka jest za wolna na mój komputer. Nie, moja ręka jest za szybka na twoją wolną myszkę. Twoja myszka, twoja mysia, pysia. Zostawiam myszka. Twoja mysia, pysia jest za wolna. O, zostawiam myszka. Ale Labi, ja cię proszę, zostawiam myszka. Bo klikam myszkę, klikam myszkę. Kiedyś trzeba zrobić z tego pełną piosenkę. A wtedy zjedzą ciastka wszystkie, bo klikam myszkę. O, prawie że. Tekst prawie pasował. Proszę no bardzo. No nie, dostaję. Standardowe tempo rapu. Suko. 80 bitów na minutę, seks, czy tam jak sekund, nie wiem jak to seks? Się liczy. Tak, seks na minutę. 80 na minutę na seks. I like big butts. To jest prawie tak samo jak promocja, jak promocja w supermarkecie. Idziesz i masz minutę. No nie, Leon! Wracaj! Proszę, Leon! Nie opuszczaj mnie! Proszę cię, Leon! Ale ja cię lofciam, Leon, ja cię lofciam! Proszę cię, Leon! Ja ci pokażę moje tipsy! Leonku, proszę! Proszę! Dobrze, zabiłem. Który to Leon? Który to nie wiem, Leon? Ale ja muszę spierdalać! Musi uciekać. Dlaczego muszę spierdalać? Powiem ci dlaczego, bo kurwa nie mam mamy. Nie mam mamy, muszę spierdalać. Ale proszę cię, ale mów po polsku, bo ja nie rozumiem jak... No skończyła się mi mana. Ale proszę cię, bo ja nie rozumiem jak ty do mnie mówisz w obcym języku. Kocham cię. Co ty chuju. Nienawidzę cię. Czemu? Nie będę się pytał. Nieważne, rób ten powrót. Rób ten... Brat... O tak, fantastycznie. Rób ten powrót. Wróciłem. Kochanie, wróciłem. Kochanie, śniadanie. Nie! Nie ma. Co, zrobiłeś mi śniadanie? Czekaj, to powinno być inaczej. Czekaj, przychodzi facet do kobiety, tak. Ej, kochanie, zrobiłem ci śniadanie. Co? Byłeś w mojej kuchni? O ty, chory skurwielu. To moje miejsce. Nie za takiego męża wyszłam. Czy wychodzi za męża? Co wychodzi za męża? No, za mąż. Za mąż. Mężczyzn. Nie za takiego mąża wyszłam. Mention? Czekaj, mention, kurwa. Ludzie? Nie. Mi się wydało, że ten, Playboy Mention. Playboy Mention! To chyba jest taki. Ale myślę, że wasze Playboy Mention... Playboy Mention niedługo padnie. Your mom! Your mom is on the cover of Playboy. Kurde! Co? Co się stało, że tak tutaj w ogóle... O, jest kamienia, o, jest tak... Oj! Oj, ale ja cię proszę, ale proszę. Twoja mama jest kłodą w łóżku. Wtedy stoi i... Jak ktoś z was oglądał Eddie, to jego mama to deska. Widziałeś Eddie? Widziałem. Gnoju. Eddie'ego bym nie widział. Zawsze lubiłem deskę. I przekłada się to w twoim życiu codziennym. Aj to ona ma uchwał, co za to jest ciao. Ma dużo pydy. O kurde, biją wam. Shit happens, no mówisz trudno. Wiecie co? Nie zrobię tego. Co? Bym rozwalił, ale chyba nie starczy mi mamy.
Może, tutaj może, pedale, tutaj. A może Ramus na widzisz? Midach, co ty na to? Nie, tym razem? Nie. A może? I wszyscy razem. Bądź kabon, bądź kabon, bądź kabon, mam. Jej, zabiliście go, jesteście wspaniali. Co ja jestem wspaniały, chora kurwa. Co wam to dało w ogóle? Dał nam pieniążki. Dał ci kasę. Teraz... Pieniążki z partnera. Pieniążki szpanera? No. A, ja szpanuję pieniążkami, bo jestem bogaty. Wtedy kiedy idziesz do baru i nie masz pieniędzy i wtedy jest lepszy, pierwszy lepszy facet, który oferuje ci drinka, a ty mówisz, ależ proszę, ale... a on do ciebie, ale masz piękne oczy. Tak, ale... wiem, wiesz, że jestem facetem? Tak, wiem o tym. Aha, to dobrze, możesz mi kupić następnego. Tak, proszę bardzo. Słuchaj. I w tym momencie stwierdziłeś... Ostatnio mieliśmy taką sytuację, przychodzi... Jest dwóch facetów w barze. Przychodzi barman do barmana. Nie. Jest dwóch facetów w barze. No, piją już od dłuższego czasu. I nagle, wie, po takim długim milczeniu, jeden stwierdza: spałem z twoją matką! No daj spokój, jesteś pijany, tato! Zacny dowcip, nie powiem. Że się taki życiowy. No w sumie. No ale nie, tak, żeby nie było problemów i niejasności. Chciałem powiedzieć, mój tata nie spał z moją matką. O kurde, ale topa. Mówi się trudno, nie? I żyje się dalej. No dokładnie. Dobra, mów co chciałeś powiedzieć. Zapomniałem. O, zdarzy się. No. Dobra, ja myślę, że słuchaj, teraz jest dobry pomysł. Dobry moment, żeby zaaplikować technikę Ramus na Mida. Ale wam brakuje. Ale nie mamy Ramusa. Ale nie macie Ramusa. Your mom is like Ramus. Kurwa, to było dobre. No. Taka słodka babunia. Z przodu plecy, z tyłu kolce. Z przodu plecy i z tyłu plecy. Twoje ulubione. To by było. Wtedy ten. Stwierdzenie twoja mama to deska by miała jakieś znaczenie. A nie mam. Z przodu plecy, z tyłu. Fantastycznie. Dobra, ja idę znowu na bota, bo tutaj kurde dużo ginie. A wygrywata, czy nie wygrywata teraz? Baron? Ja nie wiem. No nie chcą robić barona. No tu jechaj. Barona w kakao. Ale barona byś nie ten... No barona lubię w kakao. Dawaj na barona. Takie kakao. Barona sobie nie żałuj. I jebamy. Baron no more. Baron no nashor. Baron, ale to on wie co to jest. On jest kurwa mocny, napierdalanego w pięciu. Słabi, tyle. Fuck! I'm dead! Bang! Zrobiłem im gang. No jest! Zabiliśmy, ale kurwa. No tam naprawdę się nie opłacało. Nie. W ostatnim momencie przyszli i zrobili nam z dupy kaszankę. Dosłownie. No może uda się zabić... O! Zabiliśmy Lissina. No kurde, ej. Może jeszcze wyjdziemy z tego obronną ręką. No jak weszli na sucho, no to dużo nie zrobisz, nie? No w sumie zdobyliśmy... Smoka, oni zabili tylko dwóch, no więc pewnego... O kurde, oni zrobili... My zrobiliśmy barona, przepraszam, co ja pierdolę. Ja ci powiem... Ale straciliśmy trzech, więc naprawdę bardzo się... Bardzo przy tym straciliśmy. Fantastycznie, ja ci powiem, albo tłuszcz do smarowania chleba, albo możesz kupić mleko, które jest napojem. Jedno z tych dwóch. Tak, o tym mówiłeś? Bo ja tylko tyle zrozumiałem. Fantastycznie. Budyń. Widzę, że masz płaszcz negacji. Co robi płaszcz negacji? Neguje. O, fantastycznie. A co robi puchar pucharów? Pucharuje. Pucha. Dawaj, jechaj. O nie, Oni ramują swojego mida. Run, bitches, idioty. Nie daj im ramować swojego mida. Co ty w ogóle robisz teraz? No, ja teraz od... kurwa nic nie robię. No właśnie, o to mi chodzi. Ja tu myślałem, że to jest... Ale wiesz co ci powiem? Nie wygrywa w farmie, ale zabiłem trzech. Jestem... A, on zabił pięciu. Dobra, jestem chujowy. Ja zawsze myślałem... Jestem taki słaby. Wracać. Jest ich, kurwa... Wracać. Ale nie chcę wracać. Aha, im każesz wracać, a sam się rzucasz na jakieś tam potwornie. Bardzo dobra taktyka, bardzo dobra, oj, bardzo smaczna. Ramuj tego mida. Okej, okay. Dobra. No dobra. Zramowałeś go? Zramama. Spierdalaj! Ej, byś podpalił psyk, tak? Nie.
bo taka bardzo się tak wczułem, nie, jest ja wiem. Ej, teraz zachowam się jedna kobieta. Ja wiem lepiej, spierdalaj. No co ty teraz tu mi opowiadasz w ogóle, jest to brzygro mi się zrobiło teraz. Wiesz, bardzo dobrze! Kasię obrażasz? Ty Kasię nie obrażaj, nie? Bo Kasia ma peje, nie? Kasia, wiesz. Jestem spochowany kot. Spochowana Kasia. Jestem spochowana Kasia. Foszko. Ale kochanie, zrobiłam ci kanapkę, spierdalaj. Kochanie, słyszałeś, że ostatnio na Rosję jebnęły meteory? I bardzo dobrze! O, tak. O, tego gnoja trzeba będzie bić. I follow you. Nie wiem, jak to idzie dalej. Ja też nie wiem. Wiem jedno, mam dosyć mało życia. Jestem bardzo podatny na umrzenie. Umrzę. Ale kurde, ja co ja widzę? Co ja zauważam takiego specyficznego, nigdy mnie nie ma w teamfightzie. Jest walka drużynowa, mnie tam nie ma! No to fantastycznie. Zajebiście. Ale wiesz co jest lepsze? Jest walka drużynowa, wszyscy leją w ciebie jak przyjdziesz. Bo jestem najgorszy. Jesteś Kasią, wszyscy lubią na nie. Nie, bo jestem najbardziej niebezpieczną stuką w tym mieście. Teraz muszę włączyć. No mów, ja tutaj zapomniałem jak on ma na imię. O, bo gęsto. A bardzo muszę bardzo. Wspaniała. Chciałabyś być... Nie, chciałbyś być moim Bogusiem. No pewnie, ale... Lubisz Bogusia? Lubię Kasię. Lubisz w Kasie? Tak, lubię pracować na Kasie. Szczególnie w McDonaldzie, Burger King też ma całkiem dobre stawki. Wszędzie płacą 6 zł za godzinę. No, możesz pracować u nas za 6 zł za godzinę. Plus umowę o zlecenie. Bez możliwości awansu i prosimy jeszcze dołączyć list motywacyjny do zgłoszenia. Ostatnio widziałem lepszą propozycję pracy jako ochroniarz w pewnym sklepie takim, z mięsnym. Nie z mięsnym, tam w tam supermarkecie takim sobie. Łeb your mom! Łeb. Nie, z twoją mamą nie, to tam za, nie? Za dobrze było. Nie z mamą? Nie. Słuchaj, za 4,50 na rękę. Dobrze, że nie na nogę. No nie, no na nogę to... Bo tak nie dają na nogę. I noże chyba... Bo ci już zabiję. Kurde. O, fajnie. Są miniony. Chuj w drużynę, idę na miniony. No bak. Wygrywata, czy wy nie wygrywata? No jo, rozpierdalamy. Opuściłem drużynę, chuj. Chwila, to dobrze czy źle? Teraz nie zrozumiałem. No, szczerze mówiąc, aktualnie w stanie jesteśmy 21 zabić do... Tylko 19... Nie, 9 śmierci. To są, kurwa, naprawdę bardzo dobre statystyki. I to się nasi przeciwnicy są... Lamami. No właśnie, nasi przeciwnicy się poddali, dzięki czemu kończymy szybciej. Ja! Wielkie dzięki za oglądanie. Dzięki za oglądanie naszej właśnie nowej serii. Jak wam się podobało, to piszcie komentarze w tym polu poniżej i pamiętajcie, żeby zasubskrybować nasz kanał, nasz główny kanał i nasz drugi kanał. I do zobaczenia następnym razem. Lubicie mnie. Nie. Tak.